spadaj w las! Spadaj! Zabiłem go! Nagrywanie, pyk. Dobra, dobra, wystartowaliśmy ogólnie i teraz biegniemy na środek albo gdziekolwiek chcemy. Także pytanie, gdzie uciekamy albo coś? Chyba nie ma sensu tam iść. Dobra, czekaj, patrz, ja jeszcze przez 15 sekund będę niewidzialny. Pytanie, poczekasz na środku i gdzieś lecimy, czy mam cię jakoś... Słuchaj, ja widzę tam jakiś mur z kobla. Widzisz ten mur z kobla? Wiesz, gdzie on jest? Mur z kobla, czekaj, tak, widzę go. Biegnę. Idziesz tam? Dobra, ja też biegnę. Biegnie koło mnie jakiś Roin 12 oraz jakiś typek też tam inny, który nazywa się Shio World. Ty znasz takiego gościa? Auk. Jest. Jestem widzialny, ktoś mnie bije. Jezus, już? Matko Chrystusa. Dobra. Czekaj, bo ktoś tutaj ostro mnie bije. A to można niszczyć liście? Łooo, można niszczyć liście. Można. Od razu się lepiej czuję. Czy jakoś wchodzi do tego muru? O, cześć. Nie wiem, czekaj. Wiesz co, to się ludzie na nas czają. To fajnie będzie, jak poczekamy 5 sekund i dostaniemy itemki z klasy, o ile wybrałeś. O ile nie wybrałem, bo nie zdążyłem. No okej, to ja zdążyłem, a potem byłem. Dobra, ja mam mieczek jakby co. Patrz. Chodźmy, bijemy tego gościa na dole, Krzysia. Ale tu masz sprzęt. Krzysiu, jest zupę, patrz, zjadł zupę, bierz jego itemki, chodź, bierz jego itemki. Jezus Maria, Krzysiu miał tyle rzeczy, czy my w ogóle już zaczęliśmy? Tak. Dobra. Czekaj, co tam masz? Nie masz spodenek, też ja nie mam spodenek, niestety. Mogę strzelać, ale jak mam teraz nie strzelać? Dobra, strzelam i zbieram. Wybierasz coś innego. Okej, pytanie, szukamy skrzynek czy bijemy? To jest dobre pytanie. Tam widzę jakiś statek. Ja bym poszedł na ten statek. Czuję, że na no tym dobra, statku na statek. Ciekawego. Aha. Dawaj, statek musi być. I jest jakiś dobry. Janusz pod nami, poczekaj. Janusz? Zmaltretujemy Janusza? Ujdzie Janusz. A już go biję. Jak go tam... Serduszko, weź go tam. Dobij go. Patrz, twoja szansa, walnij go. Cholerny Janusz. Dobra. O, gratulacje, bierz jego item. Mamy Janusza. Uważaj, bo jeszcze kolejny Janusz na ciebie idzie. Chodź, wyjdź z wody najlepiej. A jego nie widzę HP, jak to się dzieje? No ja też nie widzę, to jest dziwne. A to sukinsyn. On się do nas czai, jestem pewien. Boże, jak dobra, on jest biedny. Chodźmy, nie strzelaj, nie strzelaj. Chodźmy do niego. Ale ty go trafiasz. Dawaj. Już nie mam strzał. To chodź, gonimy go. Bracie, trzeba go teraz maltretować ręcznie. Ej, on, myślałem, że on z kikiem lata, żeby nas bić, nie? A ma, dobra, ma 5 HP, czyli brakowało ci chyba z jednego strzału. 6. On coś machał mieczem. To chyba znaczy, że jest pokojowo nastawiony. Trzeba tak. Go zarżnąć! Ale... no... Jezus, ty masz 22 HP. Ile to jest maksymalnie HP? Jezus Maria! Dobra, leży. Janusz nie żyje, zbieraj z niego ciuchy. Dobra, mam miecz. Uwaga, Janusz, z tyłu! Weź go, dobij! Bij go, bo mam jedno HP tylko. Dobra, Janusz nie żyje. Jezus! Przecież wygrał. What the fuck, czekaj. Taki serwer, na którym jest dosyć dobrze wygrać. Co na człowieku. A masz już mieczyk, dobra. Czekaj, ja sobie wezmę. Ja mam coś takiego jak chcesz, proszę. A, dziękuję. Wiesz, co to śmieci mam w sumie z tego co widzę. O, mam. Złoty mieczyk jest jakiś dobry? Gorszy od twojego aktualnego. Gorszy od kamiennego, tak? Tak. Dobra. To w takim razie. A czy ja mogę na przykład, jak mogę się melona, że tak powiem, przefabrykować, żeby był takimi niedzielnymi? Nie, słyszałem, że w craftingu niby się da, nie wiem, nie mam pojęcia. A, no, okej, okay, mamy melona. O, spoko, tych dwóch typów się zabiło. Ubij się drugi! Musimy znaleźć drugiego melona, to jest misja, znaleźć... Czekaj, a ty jedzonka nie masz? Chodź do mnie, bo ci widzę, że się nie odnawia. Chodź. Ja jakiś mam, ja zaraz sobie ten... To jedz. No. Masz 15 życia. Będę żył, czuję to. Mam w ogóle 2 żelaza i 1 złoto. Coś musimy z tym skminić. 2 żelaza? Mam patyk? Nie mam patyk. Jakby się patyk ogarnęło, to hej. Tak szybko biegł, to jest przerażające. Tak, bo jak ktoś ginie, to wszyscy dostają przyspieszenie. Tak, to jest ten nieogarnięty ja. Mhm. Które musi... Wiesz, że zostaliśmy tylko my jeden gościu już. Tak? Faktycznie. Jaka szybka runda. A nawet 5 minuty nie mamy. Też mu napiszę. Super kupa. Co ja piszę? Mam wątpliwości. Czekaj, zlogowało coś. What the fuck? O jest, dobra, gdzie jesteś? Ja jestem przy jakiejś... Jestem przy jakiejś konstrukcji, która jest z kobla i z... Most stołu, na do przodu po prostu, o, tutaj cię widzę. Czekaj, po kompasie pójdę.
Cześć kolego! Hej! To ja. Tutaj mamy ten budynek i obstawiam, że tam ktoś może być, więc lepiej uważać. Mhm. To jest to ważna misja. Można się kierować zawsze piorunami. Bo one wskazują drogę. Blitzstar pojawił się na mapie. Jak gościu zgarnie Blitzstara, to przerąbane. O, znalazł. Shio znalazł. Wiesz co? Patrz, nie masz nic do Blitzstara. W skrzyni się pokazuje jakieś tam osoby, która tam pierwsza weźmie. Nie wykupowałeś żadnych klas do Blitzstara? Nie. To spokojnie możesz mi go oddać, a ja coś fajnego wezmę. Ale gdzie to jest? Jak to wygląda? To jest gwiazdka neterowa, coś takiego, nie wiem, endu gwiazdka. Taka gwiazdka srebrna jakby. Czekaj, wyciągnąłeś ją ze skrzyni? A nie wiem. Gdzie była ta skrzynia? Czekaj, to ją wyciągnę. Tutaj, poczekaj, już ja ją zaraz znajdę. Ach! O. To wyciągnę ją sobie, tam w tej skrzynce, co ja się wspinałem przed chwilą. Jeżeli jest tam w ogóle coś. Nie ma nic? To w takim razie jakiś błąd, bo ja nie mam czegoś takiego w ekipunku. Czekaj, jak on się nazywał? Bubo, masz Blitza? Czekaj. Weź do ekwipunku i zobacz, bo skidu żadnej gwiazdki nie masz. No mówię, grzebie, no nie mam. On też nie ma. Mam jabłko. I mam jajko. Użyję jajka. Taka starbrna gwiazdka, kurczę. Nie, no nie mam gwiazdki. Ja wiem, jak wygląda ten Death Star. Nie ma czegoś takiego. Jakiś błąd był, po prostu obstawiam. Tam jest chyba więcej skrzynek, nie? To warto coś tam pogrzebać i poszukać chyba. Wiesz co, to już chyba już nikt nie znajdzie tego Blitza, a w sumie nawet lepiej to nie przegramy. Ale generalnie, żeby... Blitza. Żeby coś może ciekawego tutaj znaleźć, bo obstawiam, że to jest więcej niż jedna skrzynka, bo to pomieszczenie wygląda tak dosyć podejrzanie. O, crafting tu jest. Masz żelazo? O, mam żelazo. Mamy patyki? Właśnie, mamy. Właśnie znalazłem patyki. Jest. What the fuck? Prawie spadłem, jakby tu nie było. Jesteśmy bogaci. Dobra, robisz to. Robisz patrz, kolejna skrzynia za tym. O, mam dwa patyki kolejne. Rzuciłem ci. O, zebrałeś? No, raz, dwa, raz, dwa. Dobra. Trzymaj mieczo. O, proszę. Dziękuję. Jeszcze bardzo. Wspaniałe z twojej strony. Też masz taki miecz? Mhm, tak, tak. Okej. Okay. Bo te znalazłem dwa żelaza, jak zlagowało, no nie? To bawiłem się nad skrzynią. Stary. Czy ja mam coś dla ciebie? Czy ci się przyda chainmail na przykład? Rzucę ci wyraźniejszego. Właśnie nie wiem. W poprzednim odcinku ludzie mi pisali. Znaczy zapytałem się, ale nie wiem, czy ktoś odpisał w końcu, czy jest lepszy od tego, co mam aktualnie, ale zostanę przy tym, co mam. No właśnie, bo ja mam sound... O! Teraz to jakoś brzmi, cholera. To jakoś co ma... masz? Miałem wyłączone dźwięki, co nie jest zaskakujące, dlatego że mnie wkurza strasznie deszcz w tej grze. No. Chyba... O, widzi nas. Tylko że on ma chyba większy problem, żeby się tutaj dostać, niż żeby go strącić. No tak. On będzie miał problem, chyba że ma tam misturę. A no, jest pod nami. Czekaj, masz łuk? Mam łuk, ale nie mam strzał. Mam jedną strzałę. To chyba nic nie da, nie? Gdzie on tam jest? A jest, faktycznie. Czekaj, rzucę gałką, zobacz. To coś w ogóle daje? Pa, poleciała w górę. A, dostałem! Spadła. Biedny się teraz będzie cieszył, zobaczysz. Dałeś mu. No, cieszę się. Patrz, znowu mnie trafił. Trafiłem go, dobra. Ja idę na dół. Jak chcesz wygrać, to chodź na dół. Ja też idę. O! Jakżeś już tam zszedł. Dobra, padł. O! Możesz sobie zabrać od niego, chociaż czekaj, złote jabłuszko bym się przydał. Miał złote jabłuszko, nie miał. Nieważne. To jest armor, ja chcę ten armor. Ja czuję potrzebę zdobycia armor. O, to ten co ja mam właśnie. Jeszcze na sam koniec, ja chcę mieć ten armor. Ja czuję, że to pomoże mi, naprawdę, szczerze, pomoże mi. No dobra. Pomoże mi to... O, jeszcze jakiś miecz. Ja widzę, że mieliśmy podobnie z serduszkami malutko. Faktycznie, a dlaczego tak się stało? Ja musiałem spaść. No, najwyraźniej. Ej, bekę bym jakbyś spadł się zabił. To było bardzo możliwe. Tak, Shio komando z góry. Yo! Już coś nie wyszło. Czekaj, nie bij. Idziemy. Masz jedzonko? Zjadłeś na maksa, czy coś? Mam coś, trzymaj. Nie, to żebyś ty sobie zjadł. A ja sobie zjadłem, że masz. Ja mam, spoko. Mhm. To chodźmy, gdzieś się ustawiłem, bo ostatni jesteśmy, wygraliśmy. Chodźmy na środek. Na środku w samo południe. Tak. Się mówiłem ostatnio. O 20 w samo południe. No, pamiętam. Dokładnie. 20. Tak było. Gdzie jest w ogóle samo południe, gdzie jest sam środek, a nie gdzie iść? Co to chodzi? Czekaj, cofnij się. Okej. Bo patrz, tu mamy ten statek, którego nie ma, nie? Ale chyba w tą stronę. No. Gdzie jest ten statek według ciebie? Tam się to świeci, o. No pod ziemią, tam jakiś może pokój jest ukryty, ale to już nam niepotrzebne. To jest ciekawe w sumie, te mapki są zbudowane i zawsze były. Pamiętam te czasy. Ale na klasycznych to są takie ogromne te mapki. No. Znaczy przynajmniej jak były te od gościa, który, nie wiem, Varite? Jak nie wiem, jak się go czyta. Wiem, który. Właśnie robił mapki te właśnie takie fajne do igrzysk. Zawsze. Takie ze zniszczonym miastem i tak dalej. Fajny klimacik miały nawet te mapki. Znaczy ten las był akurat
taki średni, ale te ruiny były takie właśnie całkiem... No, bo las był odwzorowaniem filmu akurat, wiesz, by tam wszystko w lesie się działo. Aha. A miasto to już, wiesz, samowolka. Jesteśmy na punkcie. Czekaj, jak ty jesteś ubrany? Masz spodenki enchantowane, a ja nie mam. Poczekaj. Bo może bym zawsze się ubrać tak samo. Ja mogę zdjąć, mam... Możemy wszystko skórzane ubrać, bo ja mam akurat wszystko skórzane. Czekaj, buty skórzane też mogę założyć. I patrz, będziemy teraz, patrz, jesteśmy na równo. Dobra, pasuje mi taka opcja. Mhm, to czekaj, masz na maksa życie? Tak. Okej, okay. To co, chcesz odliczyć, się bijemy? Odliczaj, proszę cię bardzo, jako gospodarz odliczasz. Czemu gospodarz? Konferencja. Szybko, właśnie już odgrzewam. Dobra. Widzisz ten czas? Nie widzisz, dobra, nieważne. To odlicz. Tak, widzę każdy twój czas, dokładnie. Dobra, patrz, 5 i już dalej sam odliczam. 4, 3, 2, 1, dobra, chodź. Siła! Siła! Dźwięki to nie są dobre dźwięki. Jak się... Kto wygrał? Wygrałem. Nie, zemszczę się. Ej, szczerze myślałem, że ty wygrasz. Jak tak zacząłeś mnie bić, wiesz? Ja nie wiem, ja nic nie myślałem. Ja podczas takich rzeczy zazwyczaj nie myślę. Tylko bijesz, tak? Tak, ja tylko biję. Zwłaszcza, że jeszcze coś zresztą zcięło, ale to chyba tak zazwyczaj tnie na koniec, jak się już pozabijamy, nie? Że jest taki lekki loading. Tak, bo nas teleportuje, tak, do mapki nas teleportuje. Czekaj, widzisz mnie gdzieś, czy jesteś na innym lobby? Dobra, ja wybieram w takiej sytuacji... Dobra, mamy ja wybraną klasę. Okej, okay, bijemy na środek czy gdzieś indziej? Widzisz jakiś inny punkt, jakbyś chciał gdzieś indziej biec? Wiesz co, tam jest taka wieża. Po lewej stronie ode mnie była taka wieża drewniana, ale tam przez ktoś wszedł, czy nie? Kurczę, się czają na skrzyniach, ktoś już ją przejął. Czekaj, tu jest jakaś wieża i tu się... O, ktoś tu jest. Jezus Maria, nie chcę tu iść. Okej, okay, w którą stronę jest? Poszedłeś, gdzie jesteś? Ja jestem ciągle na spawnie. O jakiej wieży mówiłeś? Jak jesteś ciągle na spawnie, to prawdopodobnie za chwilę cię zobaczę. Czy ty jesteś ubrany w coś? Za 4 sekundy będę widoczny. Jezus, ktoś mnie bije! Muszę uciekać. Czekaj. Właśnie, ty jesteś widoczny, czemu ja o tym zapominam? Dobrze, jestem widzialny. Dobra. I goni mnie mijatek jakiś. Powiedz mi, gdzie ty jesteś? Ja dookoła biegam, wiesz? Wokół spawnu. O, to teraz o, jesteś. Widzę. To uciekaj, uciekaj, bo nas goni. To biegniemy gdzieś. Gdzie biegniemy, bracie? Chodź tutaj. Przebiegam przez jakiś most, ale to chyba nie jest dobry pomysł. Czy to jest dobry? Dobry, zacny, bo, aha, bo nas dwóch gości mapa, goni. Tak, za 5 sekund dostaniemy itemki. Mi się gra... Wow, uważaj, żeby nie spaść! Shio, bo tu można spaść. Dobra. A! Trzeba go sklepać teraz. Sukin syny! Pa, jak chciał mnie bić, kurde. Dobra, klepiemy. Bije gościa, bij go. Oj, sorry, walnąłem cię. Klepiemy go. On ucieka. Nie ucieknie. Co tu jeszcze? Po dwóch ucieka, bo ich pobiłem. Dobra. Penis. Zginąłeś? Tak. Jak? Nie wiem jak. Ło, ktoś mnie bije od tyłu. Pelo, z lasu. Ło, zabiłem go. Mam potrójnego tego kufasa zabicia ludzi. Po czwórna. Ale beka. Ja wiem, złote jabłko, chcę być nieśmiertelny jeszcze. Spadaj w las! Spadaj! Zabiłem go! Mam niesamowitą serię zabójstw, tak się napisało. Jak was to w ogóle zostało jeszcze? Czekaj... 3, 6, 8. To masz szansę. Jest, to jest dobry motyw. Możesz ich teraz rozwalić wszystkich. Ja pieprzę, na jakim farcie jak i biłem, obczajasz? Mam jednego diaksa na dodatek. Nie, bo słuchaj, bo ty goniłeś tego kolesia, a się obracam do tyłu, patrzę, koleś biegnie na mnie z mieczem, nie? No. Chciałem go nawalać, ale niestety, tak powiem, był sprytniejszy ode mnie. Mhm. Dopadł mnie w zauchu. Na szczęście. Dobra, tak pytaliśmy, gdzie jaka runda leci, to ta leci do mnie, bo umarłeś. Jasne. Jest beka i to taka fajna beka. Dwóch typów ma sojusz. Jezus. Weź ich podstępem, bracie! Zabili mnie! A! Ale to dlatego, że mieli sojusz! Tyle było. Ale co nie zmienia fakta, że zajebiście ci stałem, ludzi. No. To musisz koniecznie wkleić, nawet jak nie będziesz tego, jak wiesz, pełny odcinek. Nie, ja to dam, to było zajebiste. Ale krótko było chyba. No, z 3 minutki.